Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Farming Sensor 22. Jak widać, M-Creek, więc na M-Creeku się zawsze dużo dzieje, więc dzisiaj na samym starcie lecimy z tworzeniem pola na polu numer tym, co kupiłem ostatnio, czyli tutaj 12, 13, 14, nie wiem, to są numery. To a tam u góry. A ja wam pokażę. No. 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 nie mam, bo mnie nie stać. Brakuje mi z ponad 100 tysięcy. No i tutaj sobie połączę to szybko. Potem przeciągnę to siewnikiem. No i zawałuję. I taki będzie odcinek. A jak starczy czasu, to jeszcze 37 sobie do siebie. A jak tym, to poza odcinkiem już. Tutaj za dużo roboty nie będę miał tym pługiem, czy tam głęboszem, ale to bardziej jako pług teraz jest stosowane. Umie. Znaczy w sumie to bardziej jako pług, tylko do powiększania. O. Tutaj sobie zachęcę tylko jeden przejazd. Nie będę aż tak blisko tej autostrady podjeżdżał. Bez przesady. Aż tak mi się nie pali na te hektary. Bo i tak tu wielki ciul będzie. Zawsze tam jakieś poletko będzie, tak? Jakieś tam małe pole zawsze będzie. Jeszcze tam parę ton soi więcej da. Tutaj trzeba kręcić, bo tam już były X-y. Więc trzeba kręcić, gdzieś tutaj zaraz będzie pewnie ściana. A ja nie chciałbym w tę ścianę się ładować. No i tak to będzie pole wyglądać. Tutaj. Tutaj do równego. Wjazd na pole trzeba. Trzeba zostawić. Znaczy nie musowe, ale. Tak sobie zrobimy półokrągłe, żeby, wiadomo, pod kutleja było bardzo ładnie zrobione. Mamy skąd proste, to niech jest. Będzie łatwiej dla siewnika. Tych 15-metrowych. Teraz ta GPS. Z GPS-ka też bym prosto pojechał, ale... Tutaj do równego zrobić ładnie. Bez GPS-a muszę niestety cofnąć. O, teraz mogę załączyć i olim. Teraz będzie git malina. Teraz będzie elegancko tego. Tutaj jedna ścieżka, dedera albo druga. I będzie teraz dwa przeciągnięte i będzie z głowy. I będzie wtedy szybkie sianie. A po szybkim sianiu będzie... Nie wiem co. No, chyba jakieś wały wlecą. Trzecia minuta, to akurat będzie tak. Zanim ja to zasieję, to i to, te dwa pola. I to zwałuję. O, to będzie akurat 30 minut odcinka, nie? To wystarczy na wiosnę. Reszta to wiadomo, poza odcinkiem będzie robiona i tak. Może poza odcinkiem będzie tylko czas przewinięty. Nie wiem w sumie do kiedy. Do października, nie. Do sierpnia chyba, albo lipca, zależy jak tam, zależy kiedy to było siane. Lipiec albo sierpnia. Ale zaraz skończę tutaj orkę tego, to zaraz przysiądę się do John Deere'a i niech sobie sieją, tam niech sobie wołują to. 31. No ja mam tutaj tylko te pole dzisiaj zabrałem sobie na celownik, bo nie chciałem tam nic zrobić na tamtych polach, no bo tam w ostatnim odcinku było siane chyba. Czy nie było? Ty, co było w ostatnim odcinku? A nie, w ostatnim odcinku nie było siane. W ostatnim odcinku było ten. Już wiem, co było w ostatnim odcinku. Wielka sprzedaż była. Wszystkiego. Co przezarobiłem na Volvo. A to wszystko sobie poza odcinkiem zasiałem, żeby tylko na odcinku końcówkę się pokazać. Więc tak dosyć dużo nawet sobie ogarnąłem poza odcinkiem. No ale o to chodziło, żeby... Na tym odcinku dokończyć wszystkie prace. Czyli tutaj siewy na tym polu. Siewy i wałowanie głównie. A tutaj, tamto pole jest takie sobie. Bo tam jak wiecie trochę gnojowicy było, trochę nie. Ogólnie to co nie było nagnojowicowane, można tak powiedzieć. Wiem, że takiego słowa nie ma, no ale... Ale niech będzie nagnojowicowane. No to już jest wszystko zasiane, więc...
Nie ma problemu, ale ja tam nie będę jeździł, bo... No bo ostatnio tam jeździłem na odcinku. Kosiłem tam przez słonecznik. To nie będę drugi raz tam jeździł przecież. Słonecznik i gnojowice tam robię w samym czasie. Ten zeszło wtedy chyba około 30 minut odcinka. No i dobra. McCormick, chciałem powiedzieć... Nie wiem czemu, ale chciałem powiedzieć Walca, ale Walca przestaje na polu. No i dzisiaj sobie powiedzieć, że trzema markami sobie może powiedzieć. Bo McCormick, John Deere będzie... Nie, John Deere... Tak, John Deere będzie z wałami, a Kejson będę siał. Dobra, tutaj trzeba jak najbardziej to porobić. Wszystko ładnie. I może nawet wysłać w rejs McCormicka, bo to nie będzie potrzebne. W sumie do miniaturki, no to nie, to ja go tu jednak zostawię. W sensie miniaturkę, jak on zrobi po odcinku. No i dzisiaj jeszcze bym musiał sobie nagrać. Najlepiej Fleta na osadzie i najlepiej jeszcze choć Balerona. Z tym Baleronem to różnie bywa. Dobra, wsiąść do pojazdu. Poszli. I tutaj wały też poszli. Teraz Magnum 340 i Łogin. Tutaj ta 19 jest akurat mała do siania, więc teraz dwa pójdzie. Nawet się teraz zastanawiam, po co ja to zostawiałem na odcinek, mógłbym to zasiać, no ale... Ale znowu jakbym to zasiał przed odcinkiem, to wtedy na odcinku nie miałem roboty. Wiadomo, wtedy mógłbym to tylko na odcinku zwołać, ale... Dobra, wyrąbane to. To tam 2 minuty dłużej mnie nie zbawi. 2 minuty siania dłużej mnie nie zbawi, a tutaj to jest mały kawałek. Tej 19 nie będę ruszał. Nic nie będę z nią robił na razie. Dopóki nie będzie... Dopóki nie będzie 18 kupiona, to nic nie będę ruszał z tą 19. To będzie takie małe poletko. I takie malutkie pole, że tu będzie raz, dwa. Szybko koszone i szybko siane będzie. Nie będzie problemu. No i tak to wygląda. No dzisiaj jest sobota, więc trochę odcinków do nagrania jest, a już jest 20. Bo jeszcze został mi Hoytbaren do nagrania. Na poniedziałek, a to nie ten poniedziałek, tylko na ten jeszcze przyszły poniedziałek. Znaczy no teraz jakby ten film widzicie, to jest środa, tak? To jest środa. No bo niestety Gearclux się z 19 skończyło, więc w środę wlatują teraz enkliki. A na sobotę to nie wiem co będzie. Znaczy no jeszcze jeden Gearclux będzie z 17. Ostatni już. Już będzie ostatni Gearclux z 17. Odcinek na zapas, który mam nagrany. Więc teraz dopóki Kruk nie wróci, to... Będziemy jakieś... Będę jakieś inne serie wciskał. Za to. Może dwa razy Jelengrad. No Balerion raczej 3 razy to nie, ale... Może Flet... Nie, Flet to by był czwartek... Czwartek, sobota? Nie wiem, może. To czekaj, co wychodzi w piątki wtedy? Nie wiem. Nie wiem, to trzeba jakoś pomyśleć, jak to trzeba... Trzeba będzie wszystko pomyśleć, jak to zrobić teraz. Teraz trzeba znowu cały grafik przestawić. Oczywiście ja sobie w grafiku nie będę przestawiał tego. Tych odcinków, tylko będę miał tak jak miałem. Zapisane. Tylko będę musiał pamiętać po prostu, że... Gearcluxa nie ma i po kolei będę serio od nowa jechać. Z dniami. Oczywiście w niedzielę zawsze wiem morza, więc... To jest niezmienne wielmorza. Może drugą wielmorzę bym dołożył. Zobaczę, bo na tej wielmorze w sumie też dużo już. Znaczy dużo. No jeszcze dużo pozostało do kupienia, ale już coraz lepiej mi tam idzie na wielmorze, więc może drugą wielmorzę by dołożył. Nie wiem. Bo tak jak były dwa Gearcruxy, czyli 17, 19, to pasowało idealnie na cały tydzień. A tak teraz to za cholernie pasuje nic.
No, Baleron to akurat poniedziałek, piątek, czyli tak jak było kiedyś. No to Orek, wiadomo, Lengrad. Środa Emkrik. Czwartek oczywiście Fletna Osadzie. Piątek Choć Balerion, no to chyba na sobotę wypada Elegant kolejny. Też w sumie dobry pomysł, no bo na Elegrancie też tam jest dużo, dużo roboty. Jest tam bardzo duszony, można powiedzieć. Jeśli jakkolwiek to brzmi. Ale jest na Elegrancie bardzo dużo roboty zrobione. Więc tam teraz nowe pole było kupione, ale to dopiero zobaczycie. Albo już widzieliście? Nie widzieliście tego. To będzie za tydzień we wtorek. Czy za tydzień? No, prawie za tydzień, nie? Bo to będzie we wtorek. Bo wczoraj, na wczorajszym filmie widzieliście zbiór słonecznika i soi. Więc nowe pole, jakie kupiłem, tego nikt nie wie. Nawet na tym odcinku nie było. Bo ja to kupiłem poza odcinkiem. Bo tak akurat po przewijaniu pieniądze wyszły. No i kręcimy Blanta. Życie jak bajka, ale tu powiem wam, że lecie jak fest. 11 minuta. Dobra, oni tam sobie działają na tym polu, więc oni tam zaraz skończą. Sumie też będę miał około 30 minut, bo nie wiem, jak bardzo długo mi to wałowanie zajdzie. Ale w miarę powinno pójść to wałowanie, ale do 30 minuty na pewno się wyrobię z wałowaniem. Więc spoko, spoko. Właśnie chciałem taki trochę inny odcinek dzisiaj zrobić z siewów, bo nie chciałem typowych siewów zrobić. Nie chciałem typowych siewów zrobić i mi się chyba nawet to udało. No, jakiś tam kawałek siewów musi być, no to wiadomo. Co byłby to za sezon, jak w poprzednim odcinku sprzedawałem plony? Jeszcze wcześniejszym kosiłem, tak? A już od razu bym znowu kosił. I by nie było ani, jakby to powiedzieć, ani grama siewów. I teraz sobie myślę, tak sobie ja będę na flecie robił. Nie wiem w sumie, co tam będę robił. Z jednej strony to jest dobrze, że mam tyle serii, a z drugiej nie, bo wtedy się pierdzieli, co było do kupienia na danej serii, tak? To o to chodzi. I też często, jak nagrywam inną serię, to nie wiem, co na drugiej serii jest do roboty. Znaczy, później, jak padną serii, to mi się przypomina, co jest do roboty. Ale wiadomo, o co chodzi. Oczywiście, M-Click jest nagrywany. Był sezon 10 dopiero, więc to jest najbardziej opóźniona seria, nie wiem dlaczego. Bo tu było takich więcej. Bo tu było więcej akcji takich, jakby to powiedzieć, pobocznych. Znaczy, no nie wiem, czy pobocznych, ale. Bo na Elengradzie jest sezon 14 chyba, albo 15. Nie wiem sobie nawet, który jest tam sezon. Na Baleronie jest na pewno 16, to wiem. Bo Baleron tam był przyciśnięty, bo był 2 razy w tygodniu, dlatego tam też trochę odcinki szybciej idą. Wiadomo, widzieć odcinek 2 razy w tygodniu to jest praktycznie pół sezonu tutaj, tak? 2 razy w tygodniu zobaczyć odcinek z jednej serii, to jest pół sezonu praktycznie, można powiedzieć, że. Więc no. Dlatego to tak wychodzi. Na Baleronie 62 odcinki już, a tu jest 50 chyba odcinków. Czy jakoś tak. Nie wiem, ale wiem, że tam dosyć spora różnica była. Bo na przykład na Elengradzie dzisiaj 52 odcinek nagrywałem. Świadome, to na numerki nie patrzę, no bo to tam bez przesady, tak? Jak nagrywam, to nieraz mi się przypomina odcinku na początku. Nieraz powiem, który odcinek, a nieraz nie. Nieraz tylko zobaczę numerek, jak wpisuję tytuł. To wtedy muszę zmienić numerek, to wiadomo, tak? To wtedy dopiero zobaczę, który jest numerek. A tak, to w sumie nie ma znaczenia, czy to jest numerek 10 czy 15. Ale wiem, że Flet na Osadzie już ma 30 odcinków prawie. Tam 25 chyba już jest.
coś takiego. A tam jest wielki ciuch kupiony. Znaczy, no wiadomo, że tamten serial to w ogóle inaczej płynie, tak? No tamten serial bardziej pod granie zrobiłem niż pod rozwój. Żeby sobie pograć ale tym polskim maszynom. Chociaż teraz będzie taki nabytek nowy. Już mogę wam powiedzieć, że będzie nowy nabytek. Tyle mogę tylko powiedzieć. A jaki to zobaczycie? Zobaczycie sami. Bo będzie gruby nabytek. Więc bardzo fajnie. Mnie się tam podoba, że nabytek będzie nowy. Wreszcie będzie coś z automatyczną skrzynią biegów, mogę tak powiedzieć tylko. Już nie będzie manuala i nie trzeba będzie wajchować tych biegów. Tylko ciśnie się woła, bo trójkę i będzie szedł. No jaki to zobaczycie, nie będę mówił. Prawdopodobnie walby przyjadą tutaj z tym ciągnikiem. Znaczy nie będzie nowy ciągnik, tyle mogę powiedzieć, ale jaki to wam nie powiem. I prawdopodobnie chyba wały większe, no bo te 3 metrowe wały, te malutkie, to troszeczkę schodzi czasu jednak, żeby to zwałować. Bo siewnik ma spoko, bo mam 4 metry siewnik, to on robotę robi, tak? Ale wały to... Tak, wiem co powiedziałem wcześniej, tam sezon wcześniej jak wałowałem, że te wały dają radę, bo dosyć szybko nie widzę, ale jednak ostatnio jak siałem sobie soję, czy tam łubin, no bo ten silnik strzelił już dawno grób. I ze żniw. Znaczy ze żniw soje jeszcze nie było odcinka, ale... Ale jak siałem sobie tą soję, to mówię, że... Że wtedy mówię, że... Znaczy to wtedy, jeszcze sezon wcześniej mówię, że dosyć szybko idzie to... Że dość szybko idzie wałowanie, no bo... No jak jest jedno, może dwa pola do wałowania, to tak, ale jak się robi na grę tam 8, czyli bo ja tyle mam chyba pól. Nawet nie wiem, czy tyle pól mam tam, ale... Ale chyba tak. To tam już trochę schodzi to wałowanie. Zanim zasiejesz, to zwałujesz, to łopa, to ile to czasu schodzi. Wałowanie zawsze jest najgorsze na serii. Nie lubię. Znaczy... Wiadomo, że robi to za mnie cosplay, ale akurat nie na flecie, no bo tam się nie da. Nie wiem, bo tam się jakoś dziwnie zaczynają te cosplaye. Może później, jak będą większe pola, to będzie się... To się sprawdzi tego cosplaya. Bo na razie to on jest tam niepotrzebny. On tam więcej by przeszkadzał niż pomagał. Ale wiadomo, ja tam mam robotę tak ustawioną pod odcinki, tak? A tutaj już na Enkriku to widać, jaką mam rozwiniętą gospodarę. A może nie tyle gospodarstwo, co... Tutaj to może tego aż tak nie nadużyłem cosplaya, chociaż też trochę użyłem tego cosplaya tutaj, co by nie mówić. Ale największy udział cosplaya jest na Hojdberonie, bo tam najwięcej go użyłem. Wiesz, na Legradzie też go trochę użyłem. Fajnie było to pole dobrać tutaj. Z rzepakiem. Tylko... 222 tysiące, no nie stać mi. A może to... Nie, to są wszystkie na plusie. Dobra, idę wałować. A tutaj zostało walczy dwa przejazdy, więc... Więc Lux Torpeda. Tutaj do Dirka. Sobie powołujemy, no bo jest... No, 19 minut. No to jak to zwoje, to będzie akurat 30 minut, więc... W sumie fajny odcinek. Trochę się działo na tym odcinku, bo było trochę łączenia pół. Na początku wiadomo, że to tam było krótkie, ale... Ale zawsze to coś innego było na początku, tak? Niż tylko same duszenie z siewnikiem. I teraz myślę, jak to GPS postawić. Chyba tak jak jechałem z siewnikiem. No i szybciej będzie. Ale pierw muszę zwołować sobie te pole. Czyli generalnie mogłem to po odcinku zwołać te pole tutaj 19, ale prawdopodobnie po odcinku bym zapomniał. I taki by był finał. No, M-Click jest ogarnięty już pod kolejny odcinek. Znaczy pod kolejny odcinek będzie w sierpniu, wiadomo, z żniwa będzie to rzepaku. Może jakaś tajemnica, może obornik. Może będzie tyle obornika wreszcie.
Nie wiem, nie wiem. Ale na Leningradzie będzie ciekawy odcinek kolejny. Bo już mam wszystko przygotowane pod niego. Tylko dosłownie wejść i nagrać. Może nawet jeszcze dzisiaj nagram sobie, jak będzie mi się chciało. Ogólnie to już by w ogóle sztos był, jakbym dzisiaj jeszcze poszedł nagrać Leningrada. Drugi raz. No ale nie, no, trzeba Holbera nadusić, bo wiadomo, jak ma kruk na osi... Jak ma kruk za potem wrócić, za niedługo, no to przydałoby się Leningrad. To by się przydało Holbera na skończyć nagrywać. Mówię nagrywać, no bo odcinki to wiadomo, że będą na pewno dłużej wrzucane. Ale nagrywać, to też będę miał, wiadomo, zawsze jednego save'a mieli do nagrywania, do ogarniania, więc też będzie dużo łatwiej mi to zrobić. Dobra, wały w dół. No na tej drugiej teksturze, o, tak jak się chce, to się dosyć fajnie wałuje, bo się zmienia tekstura, a tak jak jest posiana ta zwykła, to tak, tak za dużo się nie zmienia, nie? Jak, więc bez GPS-a ciężko. No da się, ale wiadomo. Nie ma jak to GPS. Ty też tak dokładnie tego nie wałuje, tego logu, bo... Później tam w przyszłości, jak będzie kusły, tutaj wałował prawdopodobnie. Tutaj na odcinku też sam będę chciał sobie skosić. Może John Deere'em kombajnem? O, bo dawno John Deere'em sobie nie kosiłem. Ale to jest dość fajny kombajn. Ogólnie fajne pole tutaj się stworzyło. Jak nie pójdę teraz, no to na późniejszej części serii będzie trochę małe pole. A teraz to jest takie w sumie średnie. Można tak powiedzieć. No. Dobra, niech jest tak, gdzie pies chciałem go w drugą stronę. Ale w drugą stronę też zbytnio by nie było jak ustawić. Więc niech sobie jeździć tak jak teraz. No, jeszcze Żyda zrobiłem, więc dobra, przejadę tak. Tutaj sobie nawrócę na tej górce. Albo zrobię sobie tak, o i tutaj nawrócę trochę dalej. Żeby tutaj jeszcze najgorsze mieć zwałowane. O, i tutaj sobie nawrócę i sobie przeciągnę to i będzie ładnie. No, jak to mówi, jak to się mówi, za głupotę trzeba patrzeć, ale tutaj... Aż tak się... No, właśnie o to chodziło mi, żeby tutaj tak zaciągnąć. No, dość dobrze to wyszło. Trochę przez moją głupotę zjechałem, no ale trudno. Jak to się mówi, nie myli się ten, co nic nie robić, jakoś tam. No i dobra, tutaj nie. Tutaj też nie. Tutaj sobie wyjdziemy. Tak w kółko będę sobie wałował. Tutaj będę wyjeżdżał, tu będę zjeżdżał. Pod mniejszą górę będę podjeżdżał, a z tej większej górki będę zjeżdżał. Będzie luk torpeda. Cyk. To jest poprzecznik załamany, więc bardzo dobry. Tutaj GPS-ka i login 23 na godzinę, 22. No bo szybciej wału nie mogłem, bo 12 mieli podstawową prędkość, więc tak dość jest podwiększona ta prędkość. I teraz to nawet chce się wałować. Nawet na Holberonie to zobaczyłem, że dosyć szybko. Dużo szybciej to idzie wałowanie. No wiadomo, zawsze 10 na godzinę szybciej, no to jest różnica, tak. Znaczy, no jest 12, a jest 22 na godzinę na przykład, no to jest różnica, tak. Przynajmniej widać, jak te pole teraz ubywa szybko z wałami. Była 19, minut, jak zacząłem wałować, jest 25. Ale zostało jeszcze pół pola do wałania. Gdzie na pół pola? No jak zrobię ten jeden przejazd jeszcze, to będzie za pół pola. Do góry oczywiście jeden przejazd. Będzie pół pola zwałowany. Znaczy była 19, minut, jak zaczynałem tą 19 wałować, więc... Wałuję 6 minut, a mam już prawie tyle zrobione, co...
To dobrze, dobrze, że to jest dużo szybko wałowane, bo o to chodzi. I pyk. Dawaj, 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 dawaj. Tutaj trzeba wjechać. I teraz przejazdy się będą skracać, bo jedę z lekkiego skosa, więc wiadomo, przejazdy się będą skracać. No, jak siedzie w poprzek drugą wałami, to fajnie to widać na tej teksturze zwykłej ściany. A jak siedzie tak jak jest ściany, no to tak niby widać to, ale to tak ciężko. No i dobra, teraz trzeba sobie znowu poprzecznik przeciągnąć. Teraz już do końca. I może jakoś wrócić przejazdami, co drugi na przykład, ale nie wiem, nie wiem. Nie no, wrócę sobie poprzeczniakiem, tak jak jechałem teraz. I od tamtej strony będę jeździł. I tutaj zakończymy wałowanie. Niedobrze mogłem puścić też wały tak, o, jak teraz jadę. Cały czas pod głosie bym miał praktycznie. Ale już teraz jest za późno. Ale tak jak wałuję, to też jest dobrze. Trzeba zrobić tak, do prostego. Tutaj gdzieś jest ten przejazd, o. GPS-a złapać i jechać dalej z tematem. No to trzeba zwałować na odcinku, wiadomo. Im więcej na odcinku zwałowane, tym mniej roboty po odcinku. Przecież wiadomo, że i tak... Taki był plan, żebym ja to na odcinku zwałował. No i a teraz, że będą krótsze trochę przejazdy, to też będzie to dosyć... dość sprawnie szło. Dawaj, 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 bo trzeba ulepszyć. Nie, to sprawnie szło. Bo teraz już krótsze przejazdy, to już... O, myślałem, że zaciągnę ten znak, co tam był. Myślałem, że go zaciągnę, ale jednak się udało go ominąć. Więc o tyle dobrze. No i tak jak mówiłem, grzejemy do przodu, no bo jak nie będziemy grzać do przodu, no to będziemy się cofać, tak? Dobra. Dużo już się zostało do wałowania, mówię. Nawet widać, że raz, dwa to idzie. 28 minuta. Oczywiście DLC West Balkans wyszło do ETS-a, jak mówiłem. Więc zarąbiste DLC. Najlepsze, jakie wyszło do tej pory. Mapowe. Tak ładne tereny to są, że... Można jeździć godzinami po nich. Oczywiście Iberia. Iberia też był ładny teren, tylko że tam dosyć strasznie dużo autostrad było. A tutaj to jest takie bardziej, jakby to powiedzieć, lokalne drogi. Więc to mi się dużo bardziej podoba. Oczywiście autostrady też są spoko, ale... Ale wiadomo, lepiej jednak jak są takie jakieś tam górskie drogi, takie powywijane. Bardzo ładnie to wygląda. Trzeba trochę się namęczyć, żeby przejechać. Bo nie można grzać 150, tylko trzeba hamować. No. Bardzo ładne tereny, tyle mogę powiedzieć. 72 zł za nie dałem, no bo tyle kosztują, więc... Ale robotę robią te DLC, robią. Oczywiście DLC Oklahoma do Amerykana też jest bardzo ładna. Polecam. Ale ja nie mogę się doczekać stanu... W sumie nie wiem jakiego nawet. Najbardziej to chyba na Florydę czekam. Ale zanim oni do Florydy dojdą, to łopa. I marzy mi się kiedyś zrobić taki
taki kurs z samego krańca Florydy aż do ostatniego punktu na Waszyngtonie, tak? Bo Waszyngton jest najwyżej. No i taką długą trasę zrobić sobie przez całe Stany, to coś pięknego by było. Ale niestety jest to niemożliwe. Czy no mapa całych Stanów chyba jest w modach już. Bynajmniej kiedyś była. I dobra, zwałowane. 30 minut odcinka jest? Jest, dobra. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, pa, pa.